Setki aut, setki klas, setki możliwości wyboru. Nowe, używane, większe, mniejsze, szybsze, pojemniejsze. Każdego dnia ktoś z nas zastanawia się nad wyborem kolejnego samochodu, pragnąc jak najlepiej ulokować swoje pieniądze. I dlatego właśnie powstała ta seria, bo mam nadzieję, że będzie to seria, w której podpowiadam, co wybrać. A może dokładniej, co ja bym wybrał. Pomysłów mam wiele. Golf czy Focus, Avensis, Mondeo, lepsze wyposażenie czy mocniejszy silnik. Ale dziś rozpoczniemy bardziej ogólnie. Rozważmy, co wybrać. Samochód nowy, lecz niższej klasy, czy używany, lecz bardziej prestiżowy, szybszy i lepiej wyposażony. Żeby zmniejszyć poziom ogólności, załóżmy sobie, że mam do wydania 70 tysięcy złotych. Załóżmy też, że za te pieniądze rozważam zakup nowego samochodu klasy kompaktowej lub kilkuletniej limuzyny klasy średniej. Za przykład niech posłużą nam nowy Ford Focus i używana Mazda 6. Zobaczmy zatem, co dostaniemy za te pieniądze w salonie Forda. Nasz budżet wystarczy na zakup Focusa zarówno z silnikiem benzynowym, jak i z dieslem. Przeglądając portale ogłoszeniowe, w tej cenie przeważają oferty z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 125 koni mechanicznych. Załapiemy się nie tylko na hatchbacka, ale również na kombi. Wbrew pozorom możemy liczyć na sporo bajerów, takich jak tempomat, kolorowe zestawy multimedialne, LEDy i wiele innych udogodnień. Jednym zdaniem, nie będzie to na pewno goły samochód. Decydując się na niego, musimy po prostu przyjąć, że będzie to samochód nowy, na gwarancji, z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami, nie będzie miał po prostu mocnego silnika. Co za podobne pieniądze zaoferuje nam używana Mazda 6? Przede wszystkim za 70 tysięcy będzie miała ona około 4 lat. Zaznaczam, że biorę pod uwagę tylko samochody z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, o znanej historii i znośnym przebiegu. Nie chcę wchodzić szczegółowo w listę wyposażenia, bo film nie ma być tylko o tych dwóch modelach. Służą one tylko jako pewien przykład, ale przyjmijmy, że różnice będą wyglądały tak. Kompakt będzie miał klimatyzację, ale limuzyna będzie miała dwustrefową. Kompakt będzie miał kolorowy wyświetlacz, ale limuzyna doda nawigację, kamerę cofania, a może nawet asystenta parkowania. Kompakt będzie miał dzienne LEDy, a limuzyna ksenony. Kompakt zaoferuje skórzaną kierownicę i dźwignię zmiany biegów, lecz limuzyna całą skórzaną tapicerkę. Dla mnie najważniejszą różnicą między tymi samochodami będzie jednak komfort, jaki zaoferują. Komfort rozumiany zarówno jako przestrzeń, odczucia płynące z zawieszenia, ale także mocny i elastyczny silnik, który pozwoli bez stresu wyprzedzić na trasie, a także rozpędzić się do dużej prędkości i cały czas swobodnie rozmawiać. Nie oszukujmy się, wakacyjna podróż kompaktem z podstawowym silnikiem, np. do Chorwacji, z pełnym załadunkiem i kompletem pasażerów, do tego cały czas przy autostradowych prędkościach, to nie jest coś, co ten model lubi najbardziej. Przeciwnie do przykładowej Mazdy. Oczywiście nie twierdzę, że nowy Focus nie nadaje się do dalszych wyjazdów, nie zrozumcie tego w ten sposób, ale porównuję tutaj dwa rodzaje samochodów, więc logiczne, że jeden będzie w czymś lepszy od drugiego. Wysiadając po takiej podróży z szóstki, będziesz dużo mniej zmęczony dzięki ciszy panującej podczas wielogodzinnej podróży, jak i dzięki wyprzedzaniu, które trwało krócej i było po prostu mniej wymagające. Jak sytuacja wygląda natomiast w mieście? Tutaj różnica zdecydowanie się zmniejsza. Codzienne dojazdy do pracy będą tak samo przyjemne w nowym Focusie, jak i używanej szóstce. Nie chcę jednak kończyć tego filmu stwierdzeniem, żebyś kupił sobie to, co Ci się bardziej podoba. I w zależności od tego, czy jeździsz w mieście, czy na trasie. To byłoby zbyt duże uogólnienie. Mam tutaj jasne pytanie. Co wybrać? Nowy samochód klasy niższej, czy używany, lecz wyższej klasy? Ja wybrałbym Mazdę. Dlaczego? Ponieważ jest to po prostu lepszy samochód. A skoro za 70 tysięcy nie mogę pozwolić sobie na nowy, zostaje mi wybór używanego. Warunki, które nie podlegałyby jednak dyskusji, są takie, że musi to być samochód z Polski, od pierwszego właściciela, z przebiegiem poniżej 100 tysięcy i bezwypadkowy. Nie będę miał oczywiście gwarancji, ale jak życie pokazało mi już wielokrotnie, dobra selekcja i wybór auta zgodnego z podanymi wcześniej parametrami pozwala kontrolować koszty jego utrzymania i gwarancja nie jest czymś, co jest dla mnie niezbędne. Kolejną rzeczą jest oczywiście kwestia, czy utrata wartości nowego samochodu zrównoważy brak kosztów ponoszonych na naprawy. Odpukać nie zdarzyło mi się nigdy, aby włożyć w używany samochód tak dużą kwotę, jaką traci on w pierwszych latach po opuszczeniu salonu. To jednak temat na inny odcinek, tu chciałbym się skupić na samym samochodzie, a nie na jego utrzymaniu. Sygnalizuję jedynie ten wątek. Warto też wspomnieć, że akceptując samochód starszy, możliwy staje się zakup SUV-a, auta sportowego, marek premium czy terenówki. Dla wielu jest to argument nie do zbicia. Zamiast kupić po prostu nowy samochód, decydują się na spełnienie marzenia, na które nie mogliby sobie pozwolić, wybierając jedynie wśród nowych samochodów. Na koniec chciałbym też, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie krytykuję w żadnym wypadku kupowania nowych samochodów. Wręcz przeciwnie, zachęcam do ich nabywania, bo bez tego nie byłoby na rynku wtórnym żadnych samochodów. Jest też przecież cała masa osób, która na przykład wbiła się kilka razy na minę i ma po prostu dość używanych samochodów. Spokój umysłu ceni sobie dużo bardziej niż możliwości lepszego samochodu. Ja chcę jedynie zauważyć, że nie dla każdego kierowcy liczy się to, żeby samochód był nowy. Ważniejsze są cechy samego auta, radość z jego prowadzenia, posiadania, ogólnie użytkowania. Nie jest to ani lepsze podejście, ani gorsze, po prostu inne. I oczywiście, że sam też wolałbym nową Mazdę 6, a nie używaną. Ale jeśli mam wybrać między nią a nowym Focusem, wybieram 6. Daj znać, co Ty wybrałbyś z przedstawionych modeli, a może nawet co już wybrałeś. Na pewno jest wiele argumentów, których nie poruszyłem, a które przemawiają za jedną ze stron. Komentarze pod filmem są świetnym miejscem, w którym możemy się o to pokłócić. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!